Złodzieje uciekli z więzienia na Brookhaven i przez to policja nie wie, co ma robić. Dlatego widzowie postanowiłem otworzyć podróbkę więzienia i złapać tych wszystkich więźniów. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to. W tym momencie to jest mój busik, do którego wiecie łapać tych złodziejów. A widzę, co każdą zamkniętą osobę, czyli po prostu złapanego więźnia, dostajemy kolejny bicki upgrade. Dlatego let's go, widzę, w tym momencie musimy jechać i mieć oczy, uwaga, szeroko otwarte. Ej, zaraz widzę. Patrzcie na to, kto tam jest. Ej, to jest pierwszy więzień, let's go, nubku, wychodź tam, tu jesteś zatrzymany. Zaraz ja zatrzymany, najpierw tutaj wejdź jakoś, nubie, nic mi nie zrobisz. O nie, let's go, widzę, zobacz. Patrzcie na to, on jest w tym sekrecie takim tajnym, jak wejdzie pod mapą. Ale widzę, tak się składa, że sam wejście do tego sekretu. Patrzcie na to, wystarczy, że po prostu tutaj kliknąć się napis, let's go, tutaj to się ściana w tym momencie i wchodzę po niego. Haha, let's go, jesteś aresztowany na ziemię. Dlatego let's go, widzę, patrzcie na to, wystarczy tą osobę zaresztować i teraz po prostu wejść i zanieść się, widzę, z naszego więzienia. Dlatego let's go, niech idzie pierwszy, aby na pewno nie uciekł. I zawieźć go, widzę, z naszego więzienia. I skoro widzę, pierwszy więzień właśnie trafi do naszego więzienia, to jest czas na następny upgrade. I let's go, widzę, zobaczcie na to, po co się złapać tego pierwszego więzienia, bo teraz widzę, moja furgonetka wojska wygląda w ten sposób. Czyli widzę, masz trzy klatki jakby na sobie. I teraz widzę nasze więzienie też otoczone laserami i takimi kolcami. To jeszcze widzę, patrzcie na to, to jest 10 jakby klatek w jednym, aby więzień na 100% co nie uciekł. Dlatego let's go, widzę, to jest serem gameplayski w domu i teraz mogę grać trochę następnych złodziejów. I już mam chyba pewien pomysł. A widzę te po co jest też, że to patrzcie na to, pod bruk ten jest organizowany lot samochodami, którego widzę sobie nikt nie pilnuje. Dlatego na 100% jakiś złodziej na coś się skusi i ja widzę tylko na to muszę poczekać. Ej, i let's go, widzę, zobaczcie na to, co się dzieje w tym momencie. To jakaś laweta jedzie. A z tego widzę, co mi się wydaje, to żadna furka nie jest popsuta. I patrzcie, ktoś się tak kręcił, jakiś złodziej. Dlatego let's go, widzę, nie ma na co czekać i go złapiemy zanim odleci nam, ale zaraz co to być? Aha, nara, nubku, kradną furkę mnie dogoni. Oh my god, widzę, bo tak blisko, no dobra, let's go, widzę, tam mój busik jest mega trochę zwolny, ale musi, widzę, wystarczyć, bo go dogoni. Dlatego dobra, let's go, widzę, udało mi się go znaleźć i pierwszy widzę sposobem, patrzcie, ja spróbuję go wyprzedzić, po prostu mu po drogę zajechać i przywalić mu. I zobaczcie, co się dzieje, widzę, on się podpalił i jeszcze leci mu jakby, nie wiem, dym. Ale mimo to, widzę, dalej ucieka. Dlatego widzę, jeżeli mu się teraz furka nie rozwali, musimy użyć planu B. Ale widzę, plan B jest serio mega ciężki, dlatego nie chciałem go robić, ale chwilę, patrzcie na ten wyjeżdż, jakby wjeżdża pod naszego tego jumpa, którego zawsze używamy. Dlatego let's go, on widzę, nie ma, żeby też go zdamy, nie ma tutaj szans na mnie, więc uwaga, let's go, muszę mu znowu przywalić pięknie. I zaraz, patrzcie, co on zrobi, to w tym momencie tutaj skoczył pięknie, dlatego let's go, musimy przed nim to zrobić. Ale nie, widzę, zobaczcie na to, tego furka w ogóle się nie psuje. Dlatego widzę, przechodzimy do planu B, patrzcie na to, on się skręcił w lewo, a jak widzę, on skręcił w lewo, to będzie mógł tylko tą drogą wyjechać. Dlatego widzę, patrzcie, mam na to pomysł, po prostu w tym miejscu rozłożę kolczatki, tak, let's go, pięknie na sobie. I proszę, widzę, aby to wystarczyło, aby złapać go, dosyć kolejny upgrade, dlatego patrzcie, letko widzę, jedzie w tym momencie. BUM! W tym momencie przebywa się wszystkie opony i patrzcie, jak to blisko wygląda, nie ma na czym jechać już. Dlatego let's go, widzę, podjeżdżam do niego w tym momencie pięknie moją furgonetką, tak jakby wiecie, go zaaresztować. I let's go, mordeczko, sorry, też aresztowany, a więc musimy go, widzę, teraz wsadzić tylko do więzienia i zawieźć, widzę, go do naszego super ultra więzienia i naszej mega bezpiecznej celi. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie, a to jest teraz w tym momencie, uwaga, dajemy go tutaj do tej naszej klatki i ja bym, widzę, na pewno niczek zamykamy jeszcze to na górze. Dlatego let's go, to jest, widzę, czas następny upgrade. I boom, let's go, widzę, patrzcie na ten upgrade, co zostaliśmy w tym momencie. Teraz widzę, patrzcie na to, może przejść serię mega dużo osób i nie dość, że mamy tutaj ukryte, widzę, przejście jak wtedy, to do tego teraz widzę, patrzcie, jaką mamy mocną klatkę i do tego jeszcze mamy bodyguardy, który będzie pilnować tych więźniów. A widzę, propos więźniów, mam sobie wiadomość, bo patrzcie na to, dostaliśmy teraz zgłoszenie, że gang uciekł i my wszyscy, widzę, musimy po nich pojechać. A ja widzę, że sam nie poradzę z tym gangiem, dlatego let's go, zobaczcie na to, zerknijmy tutaj rekrutację, widzę, do jakby strażnika więziennego i to widzę, serię mega ważne, odpowiedzialna prasa, dlatego let's go, wyciągnę urządzenie, które potrafi czytać myśli i zeskanuję, widzę, myśli pierwszej osoby i sprawdź po prostu, czy ona się nadaje, dlatego let's go, widzę, zeskanuję pięknie i sprawdźmy, widzę, co ta osoba w głowie. Okej, let's go, widzę, zobaczcie na to, zamknę tego pana, widzę, strzela się sam na trzech i patrzcie na to, w tym momencie pokonał jednego. I patrzcie na to, widzę, strzela, robi teraz jakieś mega super uniki tajne. I zobaczcie na to, widzę, teraz bierze unik, podchodzi tutaj, wrzuca, widzę, bombę kolejnemu, który był w tym śmietniku i pokonał następnego. I mimo tego, widzę, że tutaj dołączyła jeszcze jedna dziewczyna wsparcie, to on, widzę, ich wszystkich pokonał, jak to jest Sigma. Okej, co to miał być? Widzę, ten pan to jest jakiś Sigma w ogóle, on prawie pokonał tam wszystkich, dlatego let's go, jego następny musi przyjąć. I teraz let's go, widzę, zeskanuję myśli następnej drugiej pani i sprawdzimy, czy ona, widzę, po prostu również się nadaje. A więc let's go, widzę, zobaczcie, to jest w głowie teraz tej pani. Czas raz dobrze, widzę, widzę, patrzcie, co ona robi, ona widzę, robi drifty tutaj i przez to podróżuje komuś zostaje na przejściu dla pasa. Ale widzę, to nie wszystko, zobaczcie na to, on, widzę, się nie zatrzymuje, jedzie dalej i patrzcie, co się w tym momencie dzieje. Uwaga, ona przywaliła w Brooks Diner i przez to, widzę, cały budynek się zapalił, dlatego let's go, widzę, nie możemy jej przyjąć. A nie, widzę, pamiętaj, że trzeba się wszędzie nauczyć jeździć, ale może nie w ten sposób. I widzę, skanujemy się ostatnio, sobie sprawdźmy, czy ona może zostać przyjęta. Okej, let's go, widzę, zobaczcie, to jest w głowie teraz tej pani i zaraz, ja dobrze widzę, czy ona, widzę, z nauczycielką w szkole. Ej, ty, nubie, rozwiąż to zadanie, albo dostaniesz. Ej, zaraz, co ona mówi, widzowie? O nie, widzę, patrz na to, ten dzieciak nie umie tego rozwiązać, się popłakał. Ej, ty, nubie, nie umiesz, a dostajesz 10 jedynek i wiesz co, będziesz tak długo kręcić się w kibelku, dopóki się nie nauczysz. O nie, let's go, widzę, ta pani jest jakaś mega dziwna, co ona, widzę, robi, no spowa prana, tak się nie robi, jedynie traktuje się innych. Zaraz, co to ma być? Widzowie, oczywiście
oczywiście, że tak się nie robi, dlatego sorry mordeczko, ale muszę cię odrzucić niestety. Dlatego let's go, widzów, w tym momencie mamy jednego pomocnika, który jest streamer wielkim prosem i let's go, lecimy. I let's go, widzę, zobaczcie, dojeżdżamy tutaj powoli i ten gang tam stoi. Ej, zaraz, to są sygnały policji, nie chcę zabrać do więzienia nigdy. O nie, let's go, widzę, nie chcę, tam podejść, już zaczyna w to iść, dlatego co my teraz zrobić? Mam, widzę, szybki pomysł, patrzcie, postawię tutaj takie barykady, let's go, być bliżej. I widzę, zaczynamy strzelać, uwaga, w tego jednego pięknie, jeden dostał. I let's go, widzę, szybko, jeszcze teraz uwaga, w drugą próbuję kogoś trafić, pięknie, let's go, masz. I zobaczcie na to, widzę, druga trafiona, zatopiona. O nie, dobra, let's go, w czym zwrot, za dużo pokonali nam. I widzę, zobaczcie na to, w tym momencie jestem jakąś bramę, dlatego może podejść teraz bliżej. Tylko widzę, patrzcie na to, są lasery, dlatego strzelaj, uwaga, wybuchniemy teraz bombę, pięknie, żeby wejść, zreszcie te osoby, które tutaj dostały wcześniej. Dlatego let's go, widzę, zobaczcie na to, wraz z przyjaciółmi tutaj zresztowaliśmy i let's go, oni już będą czekać tutaj, a później do więzienia zawiedziemy. Ale widzę, nie możemy zapomnieć o tym, że w środku dalej są osoby. Dlatego widzę, spróbuję po prostu sposób, który zawsze działa, czyli let's go, podróż tej bombę. I uwaga, widzę, wybuchnę ją. I bum, zobaczcie na to, widzę, otwarły się, dlatego zaraz moi przyjaciele teraz w biec i patrzcie, i tam się kryją za nami. O nie, zaraz jak tu weszli, dobra, let's go, strzelajcie, i tam 100% nie dadzą rady. O nie, dobra, let's go, widzę, jest trochę mega ryzykowne, ale patrzcie na to, spróbuję podróż tam bombę pod nim. I let's go, widzę, wybuchnąć tą bombę pierwszego wyzwania. Dlatego jest z głowy, teraz let's go, za tym i strzelam tam do nich pięknie, pięknie. I tu jest następna osoba, dlatego let's go, podchodzę i strzelam do niej pięknie. I zobaczcie na to, na szczęście druga osoba leży, jest ta tylko ostatnia. I w tym momencie, widzę, go dojeżdżamy, dlatego, ha, let's go, pięknie. A więc w tym momencie, widzę, resztujemy całą tą trójeczkę i wsadzimy z naszej furki. Zobaczcie na to, teraz cały gang są zaresztowany. Dlatego jedyne, co wystarczy, widzę, że teraz wsiądziemy i pojedziemy do dalszego więzienia. I w tym momencie, widzę, zamknąć ich do naszego więzienia, którego widzę, dopilnąć lasery i oczywiście nasz pan ochroniarz. Dlatego let's go, widzę, zamknęliśmy teraz cały gang, więc uwaga, teraz na upgrade i let's go, widzę, zobaczcie na to, nasze dostaliśmy upgrade. Teraz w tym momencie, widzę, ma upgrade na prawdziwy komisariat policji, tylko troszkę ulepszony. I widzę, tak wygląda teraz nasza ciężarówka do transportowania więźniów do naszego więzienia. Ale widzę, żeby znaleźć tych więźniów, patrzcie, czego musimy używać. To jest serio, widzę, prawdziwy helikopter policyjny. A widzę, zobaczcie na to, w tym momencie musimy poszukiwać dwóch mega tajnych złodziejów, których nigdy nikt nie widział. No to dobra, let's go, widzę, startujemy. W tym momencie mam nadzieję, że tutaj się ich znaleźć, bo są już serio tylko mało i wszyscy więźniowie wrócą do więzienia. Dlatego let's go, widzę, patrzcie, serio, bądźcie teraz mega spostrzegawcy, bo ja mogę coś, widzę, wiecie, jakiś fakt ominął, czy coś takiego, ale czy jest tu coś, czego nie było wcześniej na Brookhaven? Nie widzę, ten most, był tam ten domek, był wszystko było, ej, zaraz widzę. Tego domku nie było, co tu jest, patrzcie, jak on jest skamuflowany, tak, aby go nie było widać od żadnej strony prawie. I let's go, widzę, to chyba oni, bo tutaj nawet nie może mieć domku na Brookhaven, czyli jakoś myśleli to szczytować, dlatego let's go, widzę, aby to się sprawdzić, może tylko tak zrobić, rzucam bombę i BOOM! O nie, zaraz to co odkrył, jak to jest możliwe? O nie, let's go, widzę, są oni, patrzcie, oni uciekają w tym momencie, a widzę, że przed po ich ciężarówką muszę ich jakoś ze mnie zamknąć tu. Dlatego widzę, mam pomysł, zobaczcie na to, w tym momencie, uwaga, wywalą ten helikopter i muszę, widzę, do nich strzelać, let's go, oni, widzę, nie są, wiecie, przygotowani, że ktoś mógł ich zamknąć, let's go, na ziemię. I zobaczcie na to, wstępnie ich zamknąłem szybko w takiej klateczce i w tym momencie, widzę, podjechałem moją ciężarówką i możemy ich tutaj, widzę, transportować do tych innych klateczek. Dlatego let's go, widzę, jeden port uwagę, teraz drugi i musimy ich, widzę, teraz dostarczyć do więzienia, tylko ta ciężarówka jest mega szybka. I w tym momencie wystarczy, że po prostu otworzymy im, widzę, cele i nasze więzienie, widzę, tutaj kolejny upgrade, dlatego let's go, uwaga i widzę, zobaczcie na to, to jest najdroższy więzień na świecie, z którego nie da się, zobaczcie, wszędzie tylko jest woda, a w środku, widzę, jak się wejdzie, jest milion, patrzcie, takich różnych czujnik, jakby czujników i milion takich cel. Dlatego, widzę, udało się zabrać wszystkich więźniów, jakie tylko może na Brookhaven uciekli z więzienia i to by było na tyle, ja dziękuję bardzo, do końca, mam nadzieję, że to będzie 10, dlatego Leonarka.